Cześć, cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Was na haul zakupowy z Shein, Słuchajcie kochani, moja córa sobie robiła zamówienie, ja dorzuciłam do koszyka kilka rzeczy, pokażę Wam to wszystko. Zapłaciliśmy tam około stówki. Większość z tych rzeczy, słuchajcie, prawie wszystkie oprócz dwóch par okularów nie przekraczają 10 zł, jest to 4, 5, 8 zł, więc są to takie tanie rzeczy. Ogólnie wszystko przyszło w ciągu 2 tygodni w bardzo dobrym stanie, jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z tych zakupów i zaraz Wam wszystko pokazuję. Może pierwsza pokażę te droższe rzeczy, czyli okulary. Słuchajcie, okulary przyszły naprawdę świetne i ja sobie wybrałam co prawda na początku 3 pary, ale nie wiedziałam co przyjdzie, wiecie, bałam się trochę, że naprawdę przyjdą jakieś słabe, ale teraz jestem pewna, że zamówię sobie jeszcze. Okulary przychodzą, no już tu wczoraj otworzyliśmy paczki, żeby tak nie hałasować, ale okulary przychodzą w takiej folice, dodatkowo jest etui, w środku każde, teraz która już wyjęła, każda para była zaopakowana jeszcze w taką specjalną, taki woreczek. W każdej parze jest chusteczka do okularów, no i etui, które jest naprawdę, słuchajcie, bardzo fajne i świetnie zrobione. Ja takie za takie etui u okulisty płaciłam 4 dychy. Ostatnio jak zamawiałam córce okulary, więc powiem Wam, że no wiadomo, że można gdzieś taniej, drożej kupić, ale naprawdę bardzo fajne, takie mocne etui tutaj na klipsik. Super sprawa. No i pokazuję Wam moje okulary. Ja sobie zamówiłam takie. Jest u góry są ciemniejsze, na dole jaśniejsze, takie jakby dwukolorowe. Jedną rzeczą, która mi przy nich przeszkadza, jest to, że one mają bardzo długie tutaj te załóżniki takie, wiecie, no nie wiem, kto się dokładnie mówi, ale on je założę. Spójrzcie, naprawdę bardzo fajne okularki, odbija mi się tutaj teraz lampa, ale może tak gdzieś z boczku, o, Wam pokażę. Naprawdę są świetne i one wyszły mi 22 zł właśnie z tym etui, z wszystkim, po prostu całe okulary kosztowały 22 zł. Ja tutaj mam z takimi perełkami. Spójrzcie, naprawdę bardzo ładne okulary, to są teraz takie, widziałam na stronach internetowych, na Facebooku, dziewczyny mają w swoich sklepach i takie okulary kosztują 50-70 zł, więc naprawdę wydaje mi się, że fajna cena i fajne okularki, bardzo mi się podoba, jestem zadowolona. No oprócz tego właśnie, że mówię, że są dosyć długie, bo tu tą końcówkę mam aż tak z tyłu, jakbym chciała sobie tak założyć, wiecie, normalnie i nie wiem, będę musiała je spróbować troszkę tam przygiąć po prostu, żeby mi nie spadały. Teraz Wam pokażę okularki mojej córy i tak jak mówiłam, one przychodzą, spadną mi, one przychodzą w takim woreczku, dodatkowo jest etui, jest ta chusteczka tak samo, o, i julci są właśnie już jeszcze w tej takiej folice właśnie, jeszcze bardziej zabezpieczone i ona sobie zwięła taki model, wiecie, teraz jest taki modny. I one tak wyglądają. Jak pasują mi? Nie, no fajne, wiecie, dziewczyny teraz takie noszą. Ja akurat w takich się nie czuję, chociaż no nie są złe, bardzo fajne. Bardzo fajne na czasie i Julka zapłaciła za nie chyba jakieś 15 zł. Ja sobie to odłożę. Teraz będę Wam pokazywała tak szybciutko, co ona sobie wzięła. Ona sobie wzięła, słuchajcie, taki... Wiecie, to jest to do robienia wzorków na paznokciach, takie bardzo mięciutkie i to naprawdę kosztowało grosze, teraz Wam nie będę mówiła ile, ale może uda mi się później podlinkować. Juleczka sobie wzięła też takie zwykłe klamereczki do włosów, to są takie zwykłe motylki, całe opakowanie. Ma też klamry do włosów, takie duże, one też chyba kosztowały 5 zł wszystkie 3 sztuki, a klamry są takie dosyć mocne, fajnie zrobione. Ona już je sprawdzała, jedno przymierzała. No spójrzcie, naprawdę taka fajna klamerka mocna. Ja kupowałam ostatnio w Pepco, chyba jej to 4 czy 5 zł kosztowała jedna po prostu sztuka. Trochę hałasuję Wam, a to są 3 sztuki w brązie, kawa z mlekiem i tutaj jest taka jaka? Kremowa. Kremowa. Nie będę już wyciągała, żeby tutaj nie hałasować. Co jeszcze mamy? Mamy takie fajne
Może ja to wyjmę z tego opakowania, bo Wam tu wszystko prześwietlam. To są takie bardzo fajne, nie diamenciki, tylko wiecie, takie cekinki na paznokcie. Spójrzcie, i one są w różnych rozmiarach, są od najmniejszych do największych. I chyba 2,50 Julka mówi za to zapłaciła. Takie diamenciki właśnie do robienia pazurek. Do tych pazurek ma również właśnie tą pieczątkę. Julcia sobie... Aha, i do tej pieczątki również taki wzornik. Też Wam go wyciągnę z tego opakowania. I też to wszystko było naprawdę w bardzo, bardzo dobrej cenie. Taki wzornik, wiecie, właśnie do robienia tych pieczątek na paznokciach. Julcia sobie zamówiła też takie dwa nożyki do brwi. Ona nie była pewna, że to wrzuciła do koszyka. To znaczy, ona ogólnie tego nie chciała, więc tak kliknęła. A to są, jest pokazane, że to są takie właśnie nożyki, czy do po prostu wycinania, wiecie, gdzieś włosków, czy właśnie do wycinania sobie brwi. Radzę jej, żeby ona tego nie używała, bo wiecie, może stracić brwi. Mamy też tatuaże. Te tatuaże chyba były po 2 czy 2,50. Chodzi o te duże, te małe były dużo tańsze. Chcieliśmy sobie wypróbować. Takie ładne tatuaże, słuchajcie. Tu są takie motyle delikatniejsze. I jeden jest taki mały. Co prawda ona myślała, że ten będzie duży, no ale jest malutki. Kolejną rzeczą do włosów jest taka bardzo ładna klamerka, chyba za 3 czy 4 zł. W złocie tym razem. To jest taki motylek i też dosyć mocny. Na razie się fajnie trzyma. No będziemy testować, zobaczymy, jak to będzie się trzymało ogólnie na włosach. Julcia sobie również wzięła, teraz jej się to poplątało i ona będzie na mnie krzyczała, że to ja zrobiłam. To jest, słuchajcie, taki łańcuszek do spodni, wiecie, teraz dziewczyny noszą takie łańcuszki. Lili, poczekajcie sekundkę. Kochani, przepraszam, musiałam przerwać, pokazywałam Wam ten łańcuszek. Jeszcze mi się tu zahaczył, to jest taki łańcuszek do spodni. Takie dwa karabinczyki tu ma i ładnie można sobie go przypiąć do spodni. Na szyję też można, ale to jest taki do spodni. Wiecie co, wczoraj sobie, wczoraj nie, nagrywałam Wam haul z Glam Shopu, to znaczy nie haul z Glam Shopu, tylko wrzuciłam do vloga, co sobie kupiłam. I dzisiaj sobie pomalowałam oczy tą kredką taką brązową i tak mi łzawią, że po prostu nie wiem, co się dzieje. Aż kater z nosa mi leci przez to, że ten, wiecie, jak z oczu łzy lecą. I nie wiem, czy to jest od tej kredki, bo ogólnie cieni wszystkiego używałam tych samych, więc może coś mi nie służy. Sprawdzimy, może oko musi się też jakoś przyzwyczaić. Okej, kochani, pokazuję Wam dalej. I teraz są hity, które ja sobie zamówiłam. I po prostu jestem z każdego tak zadowolona. Są to kolczyki. Wiecie co, ja kocham kolczyki, ja po prostu codziennie zmieniam inne. Bardzo lubię zmieniać kolczyki, lubię mieć coś na uszach, bardzo mi się to podoba. I zaraz Wam pokażę pierwszą parę. Czekajcie sobie, ogarnę te włosy. Pierwsze to są takie listki w fiolecie. Mam nadzieję, że widzicie to. I one były ogólnie bardzo popularne na stronie, było bardzo dużo kupionych. I są prześliczne. Spójrzcie, może ja będę zakładała na chociaż na jedno ucho i będę Wam pokazywała, jak one wyglądają. Teraz wiecie, fiolet jest w modzie. Do jakichś... Ja mam też taką torebkę dużą fioletową, może do tego czasem, wiecie, czy do jakiejś sukienki letniej. No, naprawdę są przepiękne, może ja nie będę ich zapinała. Spójrzcie, jak one się bardzo ładnie się prezentują. No śliczne, takie wiosenne, wiecie, do sukni, do letnie, już mi się je lato kojarzy, do jakiejś delikatnej sukienki kolorowej w kwiaty, no przepiękne, przepiękne kolczyki. Z tym, że to jest plastik i one naprawdę były bardzo tanie. Widzicie, to jest taki tylko zwykły plastik, z jednej strony jest kolor, ale pokazuję Wam kolejne kolczyczki i one są bardzo ładnie zrobione. Tylko ja tutaj patrzyłam, może tych nie będę zakładała, bo one się tak dosyć ciężko odpinają, ale to są takie, słuchajcie, jak prawdziwe złote kolczyczki, spójrzcie, po prostu
prześliczny, w takim bardzo ładnym kolorze, typowo jak złote kolczyki, szczerze, żebyście nie odróżniły, bo to nie jest takie różowe złoto, tylko takie bardzo ładne żółte. I też były takie taniutkie, one są akurat takie blisko ucha, takie delikatne. Teraz Wam pokażę sztos, jeżeli ktoś lubi błysk. Jeżeli lubicie błysk, to mam tu przecudowne, błyszczące, mieniące się. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie w tym świetle, ale też widać, spójrzcie, jak one się błyszczą i mienią. Chciałabym Wam to bardziej pokazać, ale to tak słabo widać. No przepiękne kolczyki. One tutaj mają tak jakby kolorowe cyrkonie. Z tyłu już są już tylko srebrne. Z tyłu już tego nie ma. I pokażę Wam, jak się prezentują na uchu. Na uchu się prezentują tak. Spójrzcie, jaki błysk. Powiem Wam, że ja to z takiej jednolitej jakiejś do marynarki, czy tam, wiesz, koszula do tego, ja to jestem w stanie nosić na co dzień po prostu. Spójrzcie, jak one się ładnie prezentują. No prześliczne, naprawdę prześliczne kolczyki, bardzo mi się podobają. I one chyba kosztowały 7, 8 lub 5 zł, no teraz już nie pamiętam, ale tak jak mówiłam, wszystkie te rzeczy były bardzo tanie. Jeżeli uda mi się, co ja tu sobie zrobiłam, jeśli uda mi się, to Wam je wszystkie podlinkuję po prostu. Kolejne również przecudowne, prześliczne kolczyczki. Spójrzcie, to są takie w koło złote, a w środku jest różowe szkiełeczko. Może tak będziecie lepiej widzieli. I widziałam. Spójrzcie. Przepiękne. I one są naprawdę bardzo ładnie zrobione, bo tak jak dziewczyny wpuszczały zdjęcia, wrzucały, to wiecie, na zdjęciu tego nie widać i podejrzewam. Znowu, kochani, mała przerwa. Jak ja próbuję coś nagrać, to ciągnie do mnie moich gości. Chyba Wam pokazywałam te kolczyczki i zaraz Wam je założę. I spójrzcie, jak one pięknie wyglądają. Pięknie wyglądają na uchu. No prześliczne i one są jeszcze w jednym kolorze, widziałam, bo były w różu i były w zieleni. Ja wzięłam te w różu takim, bo chociaż to widzicie, i tak wygląda praktycznie jak takie błyszcz, takie po prostu szkiełeczko na uchu. No wyglądają naprawdę bardzo ładnie. I kolejne kolczyki. Wiecie co? Szukałam ogólnie koła. Szukałam koła. Jeszcze mam je w woreczkę, bo chciałam Wam pokazać, że one są fajnie popakowane w ogóle, te wszystkie kolczyczki. Bo przeważnie są w dwóch woreczkach. Tu jeden, tu drugi. Jedne akurat przyszły takie troszkę wygięte, ale to nie ma problemu. Jeden kolczyk przedwygięty, nie ma problemu. Ja sobie go po prostu ogarnę. Spójrzcie na te koła. Przepiękne. Dosyć duże, one tutaj są takie, widzicie, to nie jest zwyczajne kółko, tylko po prostu składa się z takich jakby trzech warstw. I zaraz Wam pokażę, jak wyglądają, nie trzy warstwy, tylko takie, no trzy, wiecie, trzy części, tu jedno, drugie i trzecie, o coś takiego. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają te kolczyki na uchu. Spójrzcie. Jeżeli ktoś lubi koła, a wiecie, czasem do stylizacji, no spójrzcie, fajnie, bardzo fajnie wygląda koła, ja naprawdę bardzo lubię koła. Wiecie, jakiś tam półgolfik, czy nawet bluzeczka, marynarka, jeansy i koła. Bardzo mi się podoba, takie stylizacje mi się podobają. Mam nadzieję, że te kolczyki nie będą mnie uczulać, bo ogólnie bardzo mało kolczyków mnie uczula, ja mogę nosić przeważnie wszystko. No ale wiecie, tutaj nie wiadomo, jaki to jest, nie miałam nigdy z Shein żadnych kolczyków. Miałam kiedyś z AliExpress jakieś rzeczy, ale właśnie to nie była żadna taka biżuteria, żeby nosić ją przy skórze tak typowo. Córa miała ciuchy, ale ubrania, ale też no, nie miała żadnego uczelnia, nic jej się tam nie działo. Spójrzcie, no ja nie mogę się napatrzeć i 4, 5, 6 zł, naprawdę bardzo fajne. Bardzo fajne koła, bardzo fajne kolczyki. Pokażę Wam kolejne. Ja ogólnie, wiecie co, sprawdzałam te zdjęcia u dziewczyn. Dziewczyn, no czy nie dziewczyn, ogólnie u każdego kupującego, no, to znaczy na stronie sprzedającego poniżej, jak zjedziecie na te opinie o produkcie, to często ktoś rzuca zdjęcia. I powiem Wam, że nie wiedziałam, że kupiłam tak duże kolczyki. Ten akurat właśnie w tych się przydarzył, że ten jeden jest wygięty, widzicie. Ale wydaje mi się, że to spokojnie sobie wyprostuje. Te akurat, no i nie wiedziałam, że kupuję aż tak wielkie koła, bo powiem Wam, że tak dużych nigdy nie nosiłam, ale one są przepiękne, spójrzcie, bo Wam pokażę, one się tak jakby składają z trzech właśnie takich kółeczek,
złączonych, co prawda tego się nie rozdziela. I tu są szersze, węższe i znowu taka szerokość. A tutaj widać, że one po prostu tak jakby były, widzicie, o, poprzedzielane. No i to już jest mega, mega duże koło. Takich ja nigdy nie nosiłam i szczerze nie wiem, czy się odważy. No może się odważy, dlaczego nie? Czy nie będą mi przeszkadzały, bo to nie chodzi o to, żeby się odważyć, tylko czy nie będą mi jakoś przeszkadzały. I tu już czuję, że one są, wiecie, dosyć ciężkie, że trochę to ucho ciągną. Spójrzcie, jak one wyglądają. Mam nadzieję, że to widać. Chciałabym Wam może na moich włosach gdzieś tutaj pokażę, o tak. Tylko tu po prostu czuję już je na uchu i... Ale jakby nie było, no wyglądają świetnie. Więc zobaczymy, będę próbować, będę testować. To są takie duże i tutaj mam kolejne prześliczne, również zapakowane właśnie w woreczek. No co prawda plastiku dużo, ale jednak gdzieś tam są zabezpieczone, bo ta droga jest daleka, żeby do nas dotarły. I spójrzcie, te są tak piękne też. Też kółeczko, ja sobie je odłożę. Złożone z takich trzech jakby właśnie. Fajne jest to dla mnie, że one te się akurat zapinają tak, że wiecie, one nie są tutaj na tą gumeczkę tylko, bo często mi się ta końcówka gdzieś haczy, włosy, jakieś apaszki czy coś takiego. Ja często mam włosy rozpuszczone, a tutaj one właśnie mają to fajne zamknięcie. Z trzech takich części się składają, spójrzcie. Oj, jeszcze mi spadną. Z takich trzech części. Ta jest taka ruchoma nawet, o, coś takiego. I zaraz mierzymy na ucho, jak będą wyglądały. Tutaj jak koło, z boku to wygląda tak. Mam nadzieję, że coś widać, bo wiecie, ja nie widzę tego. Zobaczę później przy montażu, jak to wygląda, ale powiem Wam, że no bardzo mi się te wszystkie koła podobają. Czy tak, czy do włosów spiętych. Naprawdę, naprawdę fajne. No i fajna też cena tych kolczyków. Super. I czy to jest wszystkie z tych kółeczek moich? I to już chyba wszystkie z tych moich kolczyczków. Mega, mega podobają mi się po prostu te. Ja Wam może tutaj jeszcze go pokażę. Na to ucho. On, co prawda srebro, nie wiem czy były, chyba były inne w innym kolorze, nie pamiętam teraz. Spójrzcie, jak one bardzo ładnie wyglądają. Teraz mam odpięte, muszę je zapiąć, to też będą inaczej wisiały na uchu. Też świetne po prostu. No, będziemy testować. Co jeszcze Wam pokażę, kochani? Która sobie jeszcze wzięła takie klipsiki do robienia paznokci. Ja akurat tego nigdy nie próbowałam, nie testowałam. One też były bardzo tanie. Widzicie, to są takie klipsiki. O, może tu będziecie lepiej widzieć, że coś tam się przytrzymuje, jak się sobie robi paznokcie. Ja nigdy nie robię, tylko maluję hebrydą. Więc nie wiem, co ona tam kombinuje. Zwykłe gumeczki czarne. Całą paczkę, też chyba za 2 zł, coś takiego. Cała paczka zwykłych czarnych gumeczek do włosów. No i ona sobie wzięła to. Doniczka co prawda jest moja. Ja tutaj włożyłam zwykłą doniczkę ciemną, po prostu, żebyście widzieli, jak to wygląda. I zaraz Wam zademonstruję. To jest ten taki kwietnik, wieszaczek na doniczkę. Tak tu wykombinuję, że zaraz mi to wszystko spadnie. Słuchajcie, poczekajcie sekundkę. Już jestem i oczywiście doniczkę stłukłam. Wiecie co, spadła mi z kolan i trachła. Moja fajna donica. Ach! Słuchajcie, no ale chciałam Wam pokazać to. To jest naprawdę bardzo fajny. Taki właśnie, widzicie, dobrze zrobiony ten sznur na po prostu na donicy, na kwiatuszka. Tutaj jest takie uszko. Bardzo mocno taki, o, mocno tutaj jest wszystko ładnie splecione. Tu jest ślicznie przeplatane. Ja wiem, że niektórzy potrafią to sami robić. Ja się nigdy tego nie uczyłam, nigdy nie robiłam tego sama. I bardzo ładnie wygląda. No, moja stłuczona doniczka, ale to nic, ona się trzyma, tylko pękła. Może to jakoś zatuszuje. I tutaj ma taką końcóweczkę i Julka sobie to wzięła do swojego pokoju, do kwiatka i to też było bardzo tanie. Mam nadzieję, że uda mi się podlinkować te rzeczy, czy to się da. Zobaczymy, jak Julka mi je poszuka na swojej tam stronie. Ale spójrzcie, bardzo fajne wieszaczek i tak myślę, że jak ona będzie zamawiała jeszcze raz coś, czy ja sobie będę zamawiała kolczyki czy okulary, to poproszę, żeby mi też tutaj do salonu zamówiła właśnie taki wieszaczek, kwietniczek na doniczkę, na kwiatka. Okej, kochani, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że sobie coś upatrzyliście, może Wam się coś tu spodobało. Powiem Wam, że te wszystkie okulary
wszystkie, no dwie pary, ale ogólnie te okulary, to jak one przychodzą w tym fajnym etui, już takie wiecie, konkretnie zapakowane, nie w folii, tylko naprawdę tak, naprawdę bardzo, bardzo elegancko, bardzo fajnie, to mnie po prostu zaskoczyło. No i za 20 parę złotych, więc powiem, że Wam, że naprawdę, naprawdę super i bardzo ładne okularki. Okej, kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!